daj koszulkę. Czerny, daj koszulkę. Daj koszulkę. Obiecałem. Ale jak nie trafię? No to potrzeba. Nie bolało. Co masz? Ja! Tara! Pamiętasz, jak on się tak ubrał? Mark! I znowu mecz swój gra. Wszyscy. Okej, wszyscy. Panowie, na dwie grupy się podzielimy, tak? Tutaj nie da rady na trzy. Na dwie się podzielimy. I tutaj pan zaraz wyjaśni, jakie są zasady. Dobrze, to podejdźcie wszyscy bliżej, żeby każdy mnie w miarę dobrze widział. Słuchajcie, ja jestem Mikajcie, nasz prowadzący. Byśmy wyrzucił jakiś paintball? W telewizji widzieliśmy. Sami weterani. Tak, bardzo mnie to cieszy. Słuchajcie, długi jesteśmy, to jest bezpieczeństwo, ale takie trzy główne zasady, które trzeba przestrzegać. Pierwsze zasady jest takie, że wracając z pola, czyli wchodząc z tym, albo tym wejściem tutaj, wasz marker zawsze opuszcza lufą do ziemi. Okay? Druga zasada jest taka, że marker blokujemy, wchodząc na strefę, blokujemy na dwa sposoby. Pierwszy najważniejszy to jest bloker manualny, czyli tego typu rurka, albo na przykład tego typu woreczek, jak macie, który wkładamy do lufy. Dlaczego jest najważniejszy? Nieważne. Ważne jest to, jeśli jest założony, on zadziała za każdym razem. Czyli jeśli włożymy go do lufy, nawet jeśli oddacie strzał, kulkę zostanie w środku, ciśnienie rozjedzie się bokiem, nikt tutaj nie zostanie postrzelony. If this finish, I have to back here. Jak Marcin? Bardzo dobrze. Marcin, I'm your father. Czyli co, jaka jest strategia? Puszczamy Karola pierwszego. Konsumujemy słodycze i jeszcze Marti powiedz, trzy rzeczy, o których nie wiem, bo wczoraj nie opowiadam. Wiecie wszystko o mnie jeszcze. Gram z ziemniakiem, nie wiecie? Tak. Mam córkę, mam żonę. O, już 12 lat razem jesteśmy. Czyli honory. Ja. No to.